Hejka, hejka! Trzeci tydzień prac wykończeniowych w naszym domu dobiega końca, ale tak naprawdę w tym tygodniu nic się nie działo. Dzisiaj dopiero ktoś pojawił się na budowie i jest to pan od pompy ciepła. Będą dzisiaj namontować pompę ciepła i będzie też hydraulik, dlatego Arek tam dzisiaj jedzie i spędzi tam pewnie kilka godzin. Ja w tym tygodniu biegałam po sklepach, wybierałam różne rzeczy, kupiłam jedną lampę, zaraz pokażę jaką, kupiłam też oprawy takie wpuszczane do łazienki i to w sumie tyle. Nic więcej w tym tygodniu nie załatwiłam. Dużo siedziałam w internetach, dużo przeglądałam, dużo wybierałam, ale nic nie udało mi się kupić. Smuteczek. No, w tym tygodniu zagęszczamy ruchy i już trzeba już tak konkretnie naprawdę zamawiać. Kupiłam takie oprawy wpuszczane o klasie szczelności IP65. Do łazienki musi być ta wyższa klasa szczelności. Te oprawy IP65 to już jest taka wysoka klasa szczelności i one powinny być w miejscach na przykład nad wanną czy nad prysznicem. I myślałam, że nad wannę po prostu kupię takie dwie, a reszta będzie o tej niższej klasie szczelności IP44, które również nadają się do łazienki. Ale nie były one drogie, więc kupiłam całe 6 sztuk i brakuje jeszcze jednej, bo potrzebujemy 7 sztuk, ale niestety nie było, więc będę musiała za kilka dni pojechać i dokupić jeszcze jedną. I kupiłam też lampę wiszącą do łazienki i najgorsze jest to, że właśnie ona ma tą klasę szczelności IP20, czyli teoretycznie nie powinna znaleźć się w łazience, ale pani w Castoramie powiedziała mi, że lampy wiszące nie mają czegoś takiego jak klasa szczelności, oczywiście mają, bo na opakowaniu jest napisane klasa szczelności IP20, ale właśnie ta pani powiedziała, że chcąc umieścić ją nad lustrem w łazience, to nie ma problemu, żeby powiesić właśnie taką. Jeszcze dla pewności kontaktowałam się z naszym wykończeniowcem i on też powiedział, że on ma w domu lampę, która nie ma tej klasy szczelności IP44, tylko IP20 i nie ma żadnego problemu, więc ja też chyba zaryzykuję i powieszę taką lampę. Jeszcze to przemyślę, bo zawsze jest jeszcze możliwość zamówienia w internecie. Bo w internecie można znaleźć takie lampy, tylko niestety jest bardzo mały wybór. A ta lampa, którą kupiłam, wygląda tak. Jest to taka betonowa lampa, do której można kupić taką dużą żarówkę i będzie prezentować się bardzo ładnie. Dlaczego betonowa? Dlatego, że u nas w domu będzie dużo takich betonowych elementów. Widzieliście już, że większość płytek, które wybrałam, to jest właśnie imitacja betonu. Planuję też mieć taką betonową ściankę za telewizorem. To się chyba nazywa tynk architektoniczny. No i to jest właśnie taki beton na ścianie, więc spoko. Chyba coś takiego będziemy mieli. A ta lampa w łazience idealnie pasowałaby do naszej betonowej podłogi. I z zakupów to wszystko. Tak, Tymuniu, tak. Tymuniu, patrz, jak mama nagrywa, tak? Hej, hej, właśnie przyjechałam do Castoramy. O, pokażę. Jestem pod Castoramą. Mam nadzieję, że uda mi się coś kupić, bo nadal krążę po sklepach w poszukiwaniu lamp. Dobrze, że ja mam tak blisko do tych sklepów, bo bez problemu mogę zostawić Tymona i pojechać sobie na godzinkę, dwie. Mam bardzo blisko do Castoramy, do Leroya, do Obi, Ikei. Nie tracę czasu na dojazdy, bo jakbym mieszkała w centrum, to by było trochę kiepsko. A tak to mam dostęp do tych wszystkich sklepów i można sobie pojeździć i popatrzeć różne rzeczy. Ostatnio właśnie na zakupy wybywam wieczorami, bo w tym czasie Arek może posiedzieć z Tymonkiem. No i spoko. Dobra, lecę i odezwę się później albo jutro. Byłam na zakupach, kupiłam dwie lampy i zaraz pokażę, co kupiłam, bo jeszcze nie rozpakowywałam, więc zrobię unboxing na żywo. Mam tutaj dwie paczki, taka lampa, zaraz rozpakujemy. Tutaj jest druga, postawię sobie na ziemię. Nie wiem, czy uda mi się rozpakować, bo Tymek właśnie się budzi i trzeba go nakarmić. Może najpierw pokażę tą mniejszą lampę, to jest taki plafon. To kupiłam do wiatrołapu. Takie nieduże coś. W sumie jeszcze nie wiem, jak ten mój wiatrołap będzie wyglądał i nie chciałam tam żadnej jakiejś okazałej lampy, bo po co? Oj, tam gdzieś będziecie słyszeć Tymka w tle. Agu, agu. To jest taka płaska lampa. Zastanawiałam się nad rozmiarem, czy wziąć taką mniejszą, bo była jeszcze taka mniejsza. To jest taka średnia, były jeszcze większe. Zastanawiałam się jeszcze nad grubością, miałam wziąć taką grubszą, ale tak stałam przy tych lampach, stałam, wybierałam i stwierdziłam, że wezmę coś takiego płaskiego, żeby to jakoś bardzo nie odstawało od tego sufitu. Nie znam się na tych lumenach, tutaj jest 1600 lumenów maksymalnie, znaczy wydawało mi się, że świeci to dosyć mocno, jak tak na sklepie mi pani włączyła. Tutaj są jakieś 3 stopnie jasności.
jeden przycisk 1600 lumenów i można zmniejszyć do 1500 i do 290, czyli to takie delikatne światełko. Spoko. Więc taka lampa do wiatrołapu. Tutaj już lampa do sypialni. Oczywiście żarówek nie kupiłam, tylko abażurek. Oh my gosh, jakie to jest wielkie. No to jest wielkie, ale tak mi się spodobała. Ja już polowałam na nią dłuższy czas. Ale duża, duża lampa. Ty mój, zobacz jaki duży abażur. Jacie. Jak to się oglądało takie wiszące w sklepie, to nie wyglądało takie duże. Ale to nic, mamy dużą sypialnię, więc myślę, że będzie się fajnie prezentować taka duża lampa. O! Coś takiego. Chcę to dobrze pokazać. Taka duża lampa w odcieniach szarości. Podoba Ci się ty mój? Zobacz! Będzie wisieć w sypialni. O, coś takiego. I tutaj jest białe zawiesie, tak to się nazywa? Nie wiem, wczoraj gadałam z gościem i mówił, że to jest zawiesie. Nie znałam takiego słowa. Nie wiedziałam, że to się tak nazywa. To jeśli chodzi o to zawiesie, to muszę zamówić ciemne, czarne albo szare, bo nie podoba mi się takie białe. Chociaż nie wiem, no może zostawię, ale raczej zamówię nowe. Zobaczymy. Mnie jakoś nie do końca mi się to podobało z tym białym. Zawiesie. Śmieszna nazwa. Co ja mam, chcąc szukać w internecie, mam wpisać zawiesie. Może jeszcze pokażę właśnie tak z takiej normalnej perspektywy tą lampę. To jest taki fajny, nawet miły materiał. Taki przyjemnej, dobrej jakości. Ta lampa też nie była tania, ale no naprawdę mi się spodobała. Z tej perspektywy czystej nie bardzo. O tak bym pokazał. O tak. No, jakbyście patrzyli na to. Zaraz zobaczymy. Zaraz zaprezentuję to tak, jak powinno być. O, tak jakbyście patrzyli od dołu. To tak wygląda. Fajna, bardzo mi się podoba, do sypialni piękna. Ten tydzień i poprzedni to są takie tygodnie zakupowe. Jeżdżę po tych sklepach i wybieram różne rzeczy, chociaż ostatnio właśnie cały czas bujam się z tym oświetleniem. I jeszcze nie mam wszystkiego, bo zostało mi kupić jeszcze lampę do pokoju Tymka, sobie spisałam. Lampę do pokoju Tymka, żarówki. Lampy do kuchni, te takie tubki. Muszę kupić jeszcze dwie lampy do salonu. Tak naprawdę z zakupów na teraz to tylko to oświetlenie, no bo chcielibyśmy, żeby ten wykończeniowiec, póki będzie na miejscu, to żeby nam to wszystko zamontował, żeby nie wisiały tylko kable i żarówki. Więc dlatego tak cisnę i chcę już to wszystko kupić. Kończymy już nagranie, bo ty musicie niecierpliwi, tak? O! Stópeczki! Słodkie stópeczki! Słodkie stópeczki! Ojej, chyba jeszcze głodny. No nie wiem. Mama źle nakarmiła? Nie, ty po prostu potrzebujesz przytulańska. Dobra, idziemy, pa! Przyjechaliśmy już do domku, Arek właśnie otwiera drzwi. Zaraz z Tymonem idziemy. A, i jeszcze dzisiaj będziemy musieli jechać do sklepu z łazienkami, wymienić deskę do kibelka, bo dali nam za dużą, więc trzeba wymienić na mniejszą. Jeszcze musimy dostarczyć okap dla pana, który robi nam kuchnię. Także tak, te dwie rzeczy musimy załatwić na mieście. Trochę bałagan tutaj mamy jeszcze, ale ogarnie się. Chodź malutek, chodź. Na naszej działce pojawił się nowy obiekt. Fajnie to zrobili. O, taki kolor podmurówki wybrałam, antracyt oczywiście. Jak to wszystko wygląda? O, no i elegancko. No możesz powiedzieć mi, co to jest? No masz, jak chcesz czytać. To stereo. A to bufor. Trochę jak ten, jak serwerek. Nie? Będzie się czym bawić. No spoko, to chyba ty się będziesz bawił. Może do internetu podłączę. Nie ty, Mac? Nauczysz mnie, jak się to będzie wszystko obsługiwać. Mamy nową deskę. Deska zwrotu. O, spoko. Przyjechała kolejna paczuszka, tylko że heheszki, nie pamiętam, co zamawiałam. Więc muszę to otworzyć i sprawdzić. A, dobra, już wiem, co to jest, już wiem, co to jest. To są trzy oprawy i to jest oświetlenie dekoracyjne, które będzie nam oświetlać korytarz.
Kurde, zaczęłam to odklejać, nie chcę tego odklejać. Tutaj jest takie szkiełko i tutaj będzie rozchodzić się światełko. Będzie tutaj świecić tak naokoło tego kółka. Szybko wysłali, bo mieli wysłać w ciągu chyba 10 dni, a... Który to jest? 4 dni temu zamawiałam jakoś? Myślałam, że to dłużej będzie szło. Dobra, już mamy. I jak to z pracami na budowie? Jak zwykle, opóźnienie. Nasza ekipa wykończeniowa ma tygodniowe opóźnienie, dlatego nie wiem, kiedy kolejny vlog, ale... Mimo wszystko, do zobaczenia w następnym. Pa, patki!